Radio Wnet, www.wnet.fm. Kampania prezydencka w Warszawie nieoficjalnie już się rozpoczęła. Co pan zaobserwował, co pan zauważył, co tutaj się dzieje? No przede wszystkim jestem pozytywnie zaskoczony energią i działaniami ministra Patryka Jakiego, który wszedł później do kampanii, czy tej prekampanii, niż Rafał Trzaskowski, ale zaproponował bardzo dużo konkretów, dużo spotkań z mieszkańcami, dużo różnych rozwiązań programowych. Natomiast nie spodziewałem się, że tak błyskawicznie wypali się Rafał Trzaskowski. Wydawałoby się, że ta machina Platformy rzuci wszelkie siły na ten front. Tymczasem no, mamy kandydata, który chyba rywalizuje z Ryszardem Petru o takiego najzabawniejszego polityka. Myślę, że wiele osób, ja też do nich należę, puszczało kiedyś na poprawę humoru różne wypowiedzi Ryszarda Petru. No w tej chwili ja i moi znajomi puszczamy Rafała Trzaskowskiego i jego wypowiedzi no, są coraz śmieszniejsze, więc wprowadza takie elementy zabawy do kampanii. To nie jest bieg na 100 metrów, to jest dłuższy dystans. Ta prawdziwa kampania wyborcza zacznie się we wrześniu, a nasili się w okolicach końca października, więc taka może radość jest przedwczesna. Nie mówię radość, raczej mówię to w kwestii poprawy humoru, ale też mamy prawo w tej chwili obserwować kandydatów i ich oceniać. No, kiedy widzę jednego kandydata, który naprawdę daje coraz więcej ciekawych rozwiązań, tak jak powiedziałem. A na przykład jakie? A na przykład, które są bliskie, chociażby dzielnicy mojej Pradze Północ, chociażby budowa nowych żłobków, których brakuje we wszystkich dzielnicach i jest to rozwiązanie naprawdę bardzo dobre. Chociażby przekształcenie parkingów w centrum miasta na zielone skwery, a budowę tych parkingów, przeniesienie ich do podziemi. Chociażby to, że potrzebny jest most w północnej części Warszawy, chociażby Targówek, ale też Praga Północ bardzo go potrzebują i dobrze, że Patryk Jaki zwraca na to uwagę, a nie jak Rafał Trzaskowski mówi tylko o kładkach pieszo-rowerowych, które są potrzebne, no ale oczywiście one są tylko uzupełnieniem transportu czy ruchu pieszego, a nie są rozwiązaniem problemów komunikacyjnych, tak? Więc tych kwestii programowych, tych rozwiązań, o których mówi minister Patryk Jaki, jest wiele. Ja jako burmistrz Pragi jestem szczęśliwy, że wreszcie jest ktoś, kto się zajmuje konkretami, kto rozumie Warszawę, kto chce jej poświęcić całe serce. Nie, czy to jest zajmowanie się z Warszawą, budowa żłobków obiecać łatwo, zrealizować się trudniej, parkingi podziemne oczywiście bardzo dobry pomysł, tylko potem pojawia się gdzie, za co i kto ma wybudować. Ja powiem w ten sposób, jako formacja Zjednoczona Prawica, czy Prawo i Sprawiedliwość, jesteśmy wiarygodni. Czy każdy no dobrze, mu się program, czy nie? Jest pan burmistrzem. Realizujemy. Tak, jestem burmistrzem. No to czemu pan nie wybudował żłobków? A kto powiedział, że nie wybudowałem? A wybudował pozyskałem pan? Środki, robimy teraz plany na żłobek przy ulicy Stolarskiej. We wrześniu będę otwierał pierwsze nowe przedszkole chyba od 40 lat na Pradze przy ulicy Wrzesińskiej. Przeprowadziliśmy remonty kompleksowe szkół podstawowych, liceów. Budujemy boiska, w jednej nawet szkole zrobiliśmy Piłsudskiego strzelnicę. Więc jesteśmy przykładem, że realizujemy. Zaczęliśmy program rewitalizacji jako Zarząd Prawa i Sprawiedliwości. Będą teraz remontowane 22 kamienice i to tak remontowane gruntownie z podłączeniem ciepła sieciowego. Z samych mieszkań do ciepła sieciowego w zeszłym roku podłączyliśmy blisko 900, więc mogę długo mówić o tych różnych inwestycjach, ale my mówimy i realizujemy. Więc tutaj to będzie, myślę, dla wyborców najlepszy wyznacznik tego. Niech popatrzą, jak chociażby samorządowcy z Prawa i Sprawiedliwości realizują obietnice, jak się z nich wiązują. Skoro my jesteśmy też zapleczem, naturalnym zapleczem naszego kandydata na prezydenta Warszawy, to możemy być pewni, że jak on wygra, to będziemy dalej kontynuować pracę, tylko z zupełnie innymi narzędziami, jakie ma prezydent Warszawy. Ale czy jest tak, że pani Gronkiewicz-Walc nie wybudowała żadnego przedszkola? Powiem to w ten sposób. Nie wybudowała żadnego żłobka, nie wybudowała mostu żadnego. Oczywiście, że za jej kadencji powstało wiele inwestycji, tylko że przez te 12 lat powstało ich pewnie 10 razy mniej niż było obiecywane. Skoro obiecywano 5 mostów, zbudowano jeden, no to coś jest nie tak. Skoro rządzi prezydent 12 lat, a mamy w żłobkach w całej Warszawie 7 tysięcy miejsc. W całej Warszawie 7 tysięcy miejsc, a na liście rezerwowej takiej oficjalnej w mieście jest jeszcze 10 tysięcy dzieci, więc mówimy tu o jakiejś zapaści. Co to jest 7 tysięcy miejsc w żłobkach na całą Warszawę i po 12 latach rządów? A czy jest w ogóle zbadana sytuacja taka ekonomiczna Warszawy, jakie Warszawa ma długi,
jakie ma inwestycje rozpoczęte, to wszystko, ta wiedza jest? Czy pan burmistrz ma taką wiedzę? Muszę mieć taką wiedzę, inaczej bym nie mógł pełnić swojej funkcji. Więc te inwestycje, które realizujemy i które są potrzebne w mieście, oczywiście wiem. Ja wcześniej byłem radnym Warszawy, wcześniej jeszcze byłem radnym dzielnicowym, więc różne szczeble przychodziłem i poznawałem tego, co potrzebujemy. Na tej podstawie realizujemy inwestycje, więc jakby tutaj to nie jest żadna wiedza tajemna. Ale to jakie jest zadłużenie Warszawy? Bo nie byłem radnym, wprawdzie jestem dziennikarzem, ale nie wiem, ile miliardów złotych Warszawa ma pożyczonych. Zależy pod jakim kątem patrzymy, tak? Dług już się zbliżał do 56% jeszcze jeszcze kilka lat temu. W tej chwili on na szczęście spadł i to jest już poniżej tego poziomu i to jest dobrze. Mamy budżet ponad 14-miliardowy, więc jest bardzo duży budżet. W tym budżecie też bardzo dużą część zajmują inwestycje. To jest około 3 miliardów, no ale też dużo z nich jest niewykorzystywanych. Nawet do 50% sięga niewykorzystanie inwestycji, więc to są często takie zapisy na papierze. Więc możemy o budżecie rozmawiać. To już wiemy, że 14 miliardów, ponad 7 miliardów złotych to jest zadłużenie miasta stołecznego Warszawy, tak? No, ale w dużym uproszczeniu, tak. W dużym uproszczeniu. Kampania się zaczęła, budowa żłobków, parkingi i co jeszcze? No, rozwiązań bardzo wiele w różnych obszarach. Czy to są takie sprawy, wydawałoby się, drobniejsze, albo może inaczej, może to nie są wielkie inwestycje, ale bardzo istotne, jak budowa na przykład różnych dróg czy szlaków rowerowych, ale też bardzo ważne dla wielu mieszkańców, dla rowerzystów, po to, żeby odciążyć ruch, żeby wzmocnić bezpieczeństwo. Drogi rowerowe i w ogóle komunikacja rowerowa są bardzo istotne. Kwestia zmierzenia się z problemem smogu w Warszawie i rozwiązań wszelkich, które by temu służyły, od wymiany taboru autobusowego na taki, który byłby bardziej przyjazny środowisku, wprowadzenia do centrum Warszawy autobusów hybrydowych i docelowo już tylko elektrycznych, ponieważ wiele się mówi o tym, czy wpuszczać auta, stare auta do centrum, czy brać za to opłaty. Ja uważam, że najpierw zacznijmy od samej Warszawy. Niech władze miasta dadzą przykład kierowcom, że same potrafią te stare różne autobusy powymieniać, a potem dopiero prosi o to kierowców. Więc to jest też ważna kwestia, o której wie i mówi Patryk Jaki. Jak jesteśmy przy smogu, to chociażby wymiana tych piecyków, tak zwanych kopciuchów i podłączenie centralnego ogrzewania. Naprawdę tych kopciuchów jest najwięcej. Chociaż jak powiedziałem, podłączamy bardzo wiele lokali do centralnego ogrzewania i tutaj idzie to szybko. Natomiast muszą być programy miejskie i wsparcie dla tych budynków, których nie można podłączyć do centralnego ogrzewania. Jako burmistrz zabiegam od dawna o to, abyśmy wypracowali takie rozwiązania prawne, które pozwolą podłączyć do centralnego chociażby budynki, które są objęte roszczeniami. Teraz tego nie możemy robić, chociaż moi prawnicy uważają, że jest to możliwe. Czekam na ruch ze strony władz miasta. Nie wiem, czy to się uda w tej kadencji, czy to już uda się z nowym prezydentem Warszawy. Jak będzie to Patryk Jaki, na pewno nam pomoże. A jaka jest relacja między prezydentem Warszawy a burmistrzem Pragi Północ? To jest księstwo autonomiczne, burmistrz Praga Północ, czy to jest wasalne księstwo? To jest takie księstwo, że prezydenta Warszawy wybierają mieszkańcy w bezpośrednich wyborach, natomiast burmistrzów dzielnic wybierają radni, a radnych dzielnicowych wybierają już mieszkańcy, więc na przykład w przypadku Pragi Północ, no to prezydent Warszawy jest, wiadomo, z Platformy Obywatelskiej, ja jestem z koalicji, w której większość stanowi Prawo i Sprawiedliwość, więc tutaj ta zależność oczywiście formalna jest, natomiast jest duża autonomia dzielnic, dzielnice realizują wiele swoich projektów. Ale pan dostaje budżet... Budżet jest fragmentem budżetu miasta stołecznego. Ale to jest matematyczny budżet? To znaczy w zależności od ilości mieszkańców na Pradze Północ tyle dostaje pan ze wspólnych tych 14 miliardów? Powiem tak, algorytm nie jest taki bardzo, bardzo prosty i to nie jest tak, że każda dzielnica równo dostaje proporcjonalnie, ile by jej się należało z jakiegoś prostego algorytmu. Często są to kwestie płynne, czasem są to kwestie też uznaniowe. Dana dzielnica w danych latach, okresie, w kadencji może dostać więcej lub mniej pieniędzy. Były takie okresy, kiedy Praga Północ miała bardzo mały budżet inwestycyjny. W tej chwili mamy naprawdę duży, co wynika z programu rewitalizacji. Więc wiele inwestycji, które dzieją się na dzielnicach, jest z budżetu centralnego, miejskiego. Więc też pytanie, jakie liczymy, czy liczymy je jako część budżetu należnego, czy przynależnego dzielnicy, czy też nie. Więc to są kwestie dosyć mocno płynne. Natomiast, tak jak powiedziałem, budżety dzielnic są
załącznikiem do budżetu miasta stołecznego. Może je Rada Warszawy w każdej chwili zmienić, może zabrać dane środki, może dodać dane kwoty do różnych zadań. Więc to nie jest takie proste. Uważam, że w Warszawie mamy duży problem z biurokratyzacją, a na pewno duży problem też z przejrzystością tego, kto za co odpowiada. I marzyłaby mi się Warszawa, która byłaby bardziej przejrzysta. Albo poszłaby w większym kierunku autonomii dzielnic, tam, tak żeby na przykład te rady dzielnic przesuwały środki budżetowe, nie pytając się już centrali i jakby nie zapychając centrali różnymi wnioskami, albo na odwrót, albo żeby zwiększyć rolę prezydenta miasta, no i wtedy, żeby on za wszystko odpowiadał, a burmistrzowie byli jego przedstawicielami. Jakby tutaj myślę, że przed nami jest dyskusja na ten temat, jak Warszawa powinna się rozwijać, ale uważam, że obecny system jest do korekt. A nie też, czy nie powinno być pomysłu, skoro pan Patryk Jaki jest prawnikiem, tak? Z tego co wiem, to jest politologiem. W Ministerstwie Sprawiedliwości pracuje. Nowy Jork ma 51 radnych. Los Angeles ma 15 radnych. W Warszawie liczba miejskich radnych wynosi ilu? 60. 469. Z dzielnicami. Z dzielnicami. Tak, bo często jest to uproszczenie, które jest, mówię, to jest uproszczenie, bo radnych miasta stołecznego z 60. Ale w ogóle natomiast pozostali to są radni... 469. Tak. Ale ja patrzę na te zagraniczne miasta i te różne porównania i w tych dużych metropoliach jest też Rada Miasta, ale są różnego rodzaju rady osiedli, rady dzielnic, rady sąsiedzkie i tak samo u nas. Pytanie jest takie, czy rady dzielnic powinny mieć kompetencje większe czy mniejsze. Więc ja uważam, że jeżeli już są, jeżeli podatnicy utrzymują, no to te kompetencje powinny być większe, bo w tej chwili Rada Warszawy jest niewydajna. Na wiele decyzji czekamy naprawdę bardzo, bardzo długo. Więc skoro już jest i jeszcze tego nie należy zmienić? Czy pomyśleć tak, jak powiedziałem, jeżeli mają być dalej Rady Dzielnic i ode mnie by to zależało, to ja bym dał im większe kompetencje. Skoro są, skoro je utrzymujemy, to należy zaznaczyć, bo na przykład Rady Osiedli czy rady dzielnic w innych miastach nie są utrzymywane i nie otrzymują przez podatników i rady nie otrzymują diet. U nas otrzymują, więc skoro już tak się dzieje, no to uważam, że powinni mieć większe kompetencje albo powinniśmy pomyśleć o jakimś nowym systemie. Jest czerwiec, często w czerwcu są rozmaite imprezy przygotowane dla mieszkańców przed wyjazdem na wakacje. Tak też jest na Pradze Północ? Oczywiście, że tak. Tych imprez, tych wydarzeń jest naprawdę bardzo, bardzo wiele. Chociażby jutro zapraszam wszystkich na skwer Pułkownika Żurowskiego, gdzie mamy od godziny 16 dzień prażanina. Takie lokale, potańcówki, ale naprawdę warto przyjść mieszkańcom. To się bardzo... Potańcówki? Scena? Tak, scena, kapela praska i naprawdę jakiś grill. Poczęstunek i naprawdę mieszkańcom się to podoba. Takie sąsiedzkie potańcówki organizujemy, planujemy ich w tym roku 11, więc naprawdę dużo. Natomiast taką naprawdę dużą imprezą, na którą mogę wszystkich Państwa zaprosić, to jest nasza strefa emocji, strefa, gdzie można kibicować na Mistrzostwach Świata w piłce nożnej między 14 czerwca a 15 lipca. Wszystkie mecze, nie tylko mecze Polaków, ale wszystkie mecze, jakie będą rozgrywane na Mundialu. Można przyjechać na ulicę Objazdową, to jest na tyłach Bazyliki przy ulicy Kawęczyńskiej, na Michałowie, czyli dalsza część już Szmulowizny, z dobrym dojazdem w zabytkowej części dzielnicy na naszym boisku ośrodka sportu. Duża strefa, pomieści wielu kibiców, wiele atrakcji, turnieje piłki nożnej, turnieje w ogóle różne sportowe i konkursy dla młodzieży. Warto przyjść. Jedyna taka strefa, gdzie będą wszystkie mecze transmitowane, wstęp wolny, dla wszystkich bezpłatny. Duży ekran? Ogromny. Pojedziemy, zobaczymy. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w poranku. Pan burmistrz, postscriptum jakieś? Nie. Wszystko jest dobrze. Wszystko zostało powiedziane. Wojciech Zabłocki, burmistrz Pragi Północ, był gościem Poranka Wnet. Na zegarze, koło Karola Smyka siedzi Tomasz Wybranowski, którego serdecznie do mikrofonu zapraszam. Pan burmistrz widział Tomasza Wybranowskiego. Ja myślałem, że Tomasza Wybranowskiego nie ma. Dzień dobry, Tomku. Jestem cały czas, natomiast jeszcze chyba z panem burmistrzem Wojciechem Zabłockim zaprosimy na dzień prażanina przecież. Nie wiem, czy była mowa, Krzysztofie. Wspominałem, ale myślę, że to jest tak zacne wydarzenie, że można zaprosić jeszcze raz. Oczywiście. Tak jak powiedziałem, sobota, jutro od godziny 16 bawimy się skwer Pułkownika Żurowskiego w samym centrum Pragi.
Natomiast wstępnie tak mówimy, że ostatnia sobota miesiąca lipca będzie bardzo znacząca dla Pragi Północ, bo otwarcie odrestaurowanej muszli koncertowej, a tam pod patronatem naszego radia, wspaniały koncert, pod patronatem pana burmistrza. To prawda, muszla już jest wyremontowana, już jest naprawdę piękna i zwraca uwagę prażan, ale też mieszkańców innych części Warszawy. Wszyscy dopytują, kiedy ruszamy, kiedy koncerty, bo to już pan Tomasz zdradził, że ruszamy w te wakacje. Radio Wnet, www.wnet.fm.